Klara nie przejmuje się tym, że siatkarki ze szkolnej drużyny zdemaskowały jej kłamstwo. Nadal kreuje się w internecie i zrobi wszystko, aby być popularną. Jest zaskoczona, widząc w szkole swoją mamę. Nie jestem małym dzieckiem, żebyś po mnie przychodziła. Ale byłam ciekawa, jak ci poszło pierwszy dzień w szkole. Czemu jesteś taka zła? No bo dobrze wiesz, że nie lubię takich niespodzianek. Nie przesadzaj. Już nigdzie nie możesz się za mną pokazać? Na pewno nie tutaj. Zaczekaj przed szkołą, za chwilę przyjdę. Czy to jest mama Klary? No, najwyraźniej. Jezu, ale na zdjęciach jest całkiem inna kobieta. Mówiłem ci, coś ciema. Chodź, idziemy z nią pogadać. Przepraszam panią, czy mogę pani zadać pytanie? Słucham. Czy pani jest może mamą Klary? Tak. O, jestem Hela, to jest Abib. Razem z Klarą chodzimy do klasy. O, jak miło. Cieszę się, że Klara ma już koleżanki i tak. kolegów. Ja już Klarę dużo wcześniej znam. Jestem fanką jej zdjęć. Jakich zdjęć? No, tych, co publikuje w internecie. Klara publikuje jakieś zdjęcia? No tak. Nic o tym nie wiedziałam. Proszę zobaczyć, tu jest wasz dom, jej pokój, jadalni, ogródek. Ale to nie jest nasz dom i to nie jest pokój Klary. Nie? Nie. To dom naszej byłej sąsiadki. O, ale proszę pani, bo na tych zdjęciach też jest mama Klary i to nie jest pani. Proszę zobaczyć. Jak to? Co tutaj się dzieje? To nasza sąsiadka. Przepraszam. Tak bardzo się mnie wstydzisz? Nie rozumiem. Dlaczego udajesz, że nasza sąsiadka jest twoją mamą? Twoja koleżanka wszystko mi pokazała. Myślałam, że nigdy się o tym nie dowiesz. To cię usprawiedliwia? Nawet nie wiesz, jak jest mi teraz przykro. Staramy się z ojcem stworzyć ci najlepszy dom. Dajemy wszystko, co mamy. A ty co robisz? Wstydzisz się tego, co ci dajemy, kim jesteśmy? Mamo, ale to tylko taka ściema dla fanów. To nic nie miało wspólnego z tobą. Dziecko, co ty w ogóle mówisz? Ściema dla fanów. Brak mi słów. Jezu, jaka z niej oszustka. Od samego początku mówiłem, że to ściema. Jak ja mogłam się na to nabrać? Nie wierzę. No najbardziej szkoda, to i tak jest mi jej mamy. No, mi też. Ale mam nadzieję, że Klara coś przez to zrozumiała. No, mam nadzieję, że ty też coś zrozumiałaś, że to nie jest żadna wielka, tylko oszustka. Zrozumiałam. Ale ja byłam naiwna. Niby wiem, że ludzie oszukują w internecie, ale sama dałam się nabrać na to idealne życie Klary. Plus jest taki, że teraz myślę, że moje życie nie jest wcale takie złe. Przynajmniej jest prawdziwe.